Jan Bodakowski, jesteśmy właśnie po konferencji prasowej Obozu Narodowo Radykalnego. Naszym gościem jest pan Tomasz Kalinowski, dzień dobry. Rzecznik prasowy obozu. Tak, na Mazowszu. Na Mazowszu. Mam takie pytanie. Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiedział wszczęcie dochodzenia w sprawie rzekomego rasizmu, antysemityzmu na obchodach rocznicy powstania Obozu Narodowo Radykalnego. Czy w poprzednich latach rzecznik prasowy, rzecznik praw obywatelskich poruszał tematykę i robił jakieś postępowania dotyczące łamania praw obywatelskich narodowców czy działaczy patriotycznych? Pamiętamy różne te sceny z Marszu Niepodległości, gdzie strzelano, gazowano, bito. Jak to wyglądało? Czy wy kojarzycie jako organizacja takie wystąpienia rzecznika? No właśnie nie, ale no nie dziwi nas to, ponieważ pan rzecznik, pan Bodnar jest mianowany z ramienia Platformy Obywatelskiej, która wiadomo jakie wartości, czy właściwie antywartości prezentuje. Nie ma co ukrywać, że rzecznik praw obywatelskich jest osobą, która ma konotacje lewicujące. Dlatego no, nie dziwi nas to, że nie bronił obywateli Polski, gdy były łamane prawa obywatelskie na Marszu Niepodległości, czy na przykład na marszach, manifestacjach po aferze taśmowej, gdzie przecież pamiętna scena policjanta, który wyskoczył z szeregu, rzucił tarczę, zdjął kominiarkę, bo chyba za gorąco mu już było, i zaczął pałować manifestantów, tak? Tam koledzy go w ostatniej chwili do szeregu opanowali chłopaka, bo tam się zapołowałby pewnie kogoś na śmierć. No i zresztą zrzucił kominiarkę, no, tam nagranie było, ten człowiek został potem rozpoznany. Ale pewnie znając życie, nie znam końca tej historii, ale znając życie, nadal pracuje w policji. Rzecznik Praw Obywatelskich pewnie też nie zainteresował się tym. Więc no to jest takie... mamy do czynienia z podwójnymi standardami, niestety. Czy te standardy widoczne są też w pracy mediów? Na dzisiejszej waszej konferencji pojawiły się 3 kamery TVN-u, które od kilku tygodni nieustannie opisuje was jako wprost przerażającą organizację. Czy media zauważały ten problem? Czy też była to taka wybiórcza troska niezauważania? Kiedy wy byliście poszkodowani, to was nie zauważono. No dokładnie jest tak, jak pan redaktor mówi. Gdy łamano prawa człowieka wobec nas, nie dochodziło do żadnych interwencji. Gdy rzekomo my łamiemy jakieś prawa człowieka, co jest kompletnym absurdem na tej rocznicy, nic takiego nie miało miejsca, wtedy jesteśmy atakowani. Oczywiście te zarzuty, te wypowiedzi pana rzecznika są puste. Mówił o jakiejś liście zdrajców narodu, której wcale nie było, coś zupełnie wyssanego z palca. Zresztą jaka to była lista? Przypomnijmy, bo w kościele była jakaś odczytana lista. Kogo to była lista? Tak, to była lista zabitych, zamordowanych, eksterminowanych Polaków, którzy byli nacjonalistami polskimi, chrześcijańskimi, z rąk Sowietów i nazistów. Niemców w obozach koncentracyjnych. Kolejne pytanie. Prokuratura zapowiada, że na razie robi jakieś postępowanie przed śledztwem, czy nie było złamanych przepisów. Zapewne takich postępowań w historii ONR-u, ruchu nacjonalistycznego w Polsce było bardzo dużo. Jak one się kończyły? Czy są jakieś wyroki skazujące, czy okazywało się, że nie było przestępstw, o których tak chętnie donosiły media? Nigdy nie skazano członków Obozu Narodowo-Radykalnego prawnie, więc nie dochodziło właściwie do łamania prawa na żadnej z manifestacji, z naszych manifestacji przez członków Obozu Narodowo-Radykalnego. Podczas Marszu Niepodległości bodajże w 2014 roku był zatrzymany jeden działacz, ale został po kilku miesiącach wypuszczony, więc był, można powiedzieć, takim więźniem politycznym za czasów Platformy Obywatelskiej. Wtedy też Rzecznik Praw Obywatelskich nie interweniował za przedłużanie aresztu, etc. Więc
kolejne potwierdzenie na te podwójne standardy. Więc tak jak mówię, nie było nigdy na naszych manifestacjach przez naszych członków łamane prawo. Kuria Białostocka wydała oświadczenie, w którym przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni zachowaniem działaczy ONR-u w kościele. Co mogło spowodować, że ktoś się poczuł urażony waszym zachowaniem? Czy było coś niestandardowego w tym? Większość z nas chodzi do kościoła co niedzielę. Czy zachowywaliście się w jakiś sposób niestandardowy w czasie mszy poprzedzającej marsz? Mnie zawsze bawi to właśnie, jak Gazeta Wyborcza staje w obronie katolików i broni tutaj moralności, wartości chrześcijańskich. No i niestety pod wpływem tej ochrony moralności, wartości i życia Kościoła ugięła się pod tymi propagandowymi tekstami, ugięła się archidiecezja, co jest bardzo smutne. Na mszy świętej setki osób przyjęło sakrament pokuty pojednania, sakrament Eucharystii. Być może to wzburzyło Gazetę Wyborczą. Była odprawiona msza, na niej także przemawiał ksiądz Jacek Międlar, wypowiadał homilię. Nie było nic niestosownego, nic co by mogło być kontrowersyjne, prócz tego, że no, to też nie jest kontrowersyjne, tak? Może jest jakąś niezwykłością. Zrobiliśmy szpaler z flagami Polski i naszej organizacji, ale jest to zrozumiałe, ponieważ msza była w intencji naszej organizacji. Więc tak samo, jeżeli msze są w intencji na przykład Platformy Obywatelskiej, to także pojawiają się jej działacze, także pojawiają się gdzieś tam symbole, emblematy. Sztandary polityczne. Tak, sztandary polityczne. Warto też podkreślić, że my nie jesteśmy partią polityczną, co archidiecezja tam zaznaczała, że są apolityczni. Oczywiście stoją za nami wartości, ale tak samo jak stoją wartości za Kościołem katolickim. Coś ten Kościół też promuje, coś wyznaje. My staramy się zawsze go bronić. Przecież gdy zawsze dochodzi do podważania wartości katolickich, my stajemy po tej drugiej stronie i go bronimy. Więc tym bardziej boli ta decyzja, to ugięcie się pod lewackimi mediami. A czy zgodziłbyś się z taką oceną, że to stanowisko nie tylko krzywdzące jest dla was, ale dla wszystkich środowisk patriotycznych w Polsce, bo msza dotyczyła osób, które niezwykle zasłużyły się w dziejach Polski, były ofiarami totalitaryzmu w czasie II wojny światowej i w opinii Kurii było to coś, co było niestosowne, więc ja jako człowiek, który bierze udział w wielu uroczystościach patriotycznych, poczułem się po prostu obrażony takim sformułowaniem, że to, że ja czczę bohaterów, którzy oddali swoje życie za Polskę, jest czymś niestosownym. A wracając do waszych poglądów organizacyjnych, pojawiły się hasła wśród skandowanych, hasła antysyjanistyczne. Czy to jest wyraz jakiegoś antysemityzmu, czy nawiązania do tego stanowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych, która uznała syjonizm za formę rasizmu? Odwołujemy się, czy sprzeciwiamy się przede wszystkim wszelkim imperializmom i ruchom szowinistycznym, rasistowskim. Więc siłą rzeczy właśnie także sprzeciwiamy się syjonizmowi, radykalnemu syjonizmowi, a także imperializmowi amerykańskiemu, rosyjskiemu i chińskiemu, który podważa po prostu ład państw narodowych. Kontynuując rozmowę, którą brutalnie przerwał nam deszcz, jak wygląda obecnie sytuacja w środowisku narodowym? ONR był częścią ruchu narodowego, odszedł z ruchu narodowego. Czy ruch narodowy jeszcze istnieje? Jakie plany swoje polityczne ma obóz narodowo-radykalny? No oczywiście wyszliśmy z ruchu narodowego, ponieważ ruch narodowy zwinął swój sztandar i oficjalnie wszedł na listy wyborcze ruchu Kukiz 15. My chcieliśmy cały czas iść pod logiem ruchu narodowego jako takiego i budować jego siłę. Dlatego wyszliśmy, opuściliśmy ten ruch.
Ruch Narodowy istnieje cały czas, problem z siłą Młodzieży Wszechpolskiej. No i oczywiście ma swoich przedstawicieli także w Sejmie. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. I tyle. My przygotowujemy się, działamy cały czas społecznie, lokalnie. Staramy się przede wszystkim aktywizować społeczeństwa lokalne i przygotowujemy się do wyborów samorządowych. Znaczy konstruktywnie będę. A czy z jakimi środowiskami politycznymi możemy liczyć na to, że ONR nawiąże współpracę, albo czy już są jakieś rozmowy prowadzone z jakimiś formacjami? Z tego, co wiem, na razie żadnych rozmów oficjalnych z innymi formacjami nie ma, ale oczywiście jesteśmy zaprzyjaźnieni z tymi często lokalnymi organizacjami i prawdopodobnie z nimi też będziemy współpracować przy kolejnych wyborach samorządowych. Czy ONR pracuje nad jakimś swoim takim rozbudowanym programem gospodarczym? Bo na razie jako organizacja społeczna macie bardziej deklarację ideową, pod którą można wpisać na przykład w sferach gospodarczych rozwiązania bardziej takie społeczne czy bardziej rynkowe. Czy są jakieś takie plany? W tym momencie rewitalizujemy deklarację ideową jako taką, bo wcześniejsza była tymczasowa i w czasie kilku miesięcy pojawi się nowa deklaracja ideowa i być może także będą zawarte w niej pewne punkty dotyczące gospodarki.